Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Mamy ile? 72 sztuki złota. Czyli 40 potrzebujemy. No to będzie nas stać. Mamy 2 tygodnie. Okej. To lecimy. Tydzień 28. Przyleciał. Czy jesteśmy gotowi na sąd królewski, wasza wysokość? Tak, zrobiłem wszystko, co mogłem. Proces rozpoczyna się w przyszłym tygodniu. To nasza ostatnia szansa na zebranie dowodów, wasza wysokość. Nie musimy płacić agentom za ten tydzień. Nie będziemy ich potrzebować. Naturalnie, dziękuję, Andri. A, dobra, generał. Wasza wysokość, rolnicy mieli problem z ptakami wyjadającymi zasadzone nasiona. Durni ludzie nie pomyśleli, aby postawić stracha na wróbę, więc im w tym pomogłem. Na razie wystarczyło i rolnicy byli całkiem zadowoleni. W zamian dali mi trochę zasobów. 7. Okej, super. Alena. Wasza wysokość, wróciłam ze stodoły pełnej szczurów. Mężczyzna z pewnością nie kłamał. Te szczury były ogromne. Przygotowałam specjalny proszek do użycia w stodole, aby otrzymać szczury z daleka. Dziękuję ci. Okej. I łowca. Zobaczmy, co on nam mówił o tym zębie. Przynoszę informację na temat zęba. To bardzo rzadki ząb smoka. Wygląda na to, że pochodzi od demona Alana. Samica smoka, która mieszka w prawdziwych, pradawnych lasach Kaladur. Kaladur? Cóż, taka rzecz mogła zrobić w moim zamku. Ktokolwiek go zgubił, musiał być osobą rządną przygód. Andri ma rację. Nie sądzę, żeby było można dostać taki egzotyczny ząb tutaj w Dawer. Okej. Tutaj to wiem. Psykaczu. Wichura, biznes tym. Gdzie to było? Wichura. Bandyci. Szczury. To będziemy wiedzieć. Dobra. Pieśniak Aureela. O! No. Przepraszam, że was niepokoję, ale jesteśmy w bardzo złej sytuacji. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Ktoś musiał zrobić coś strasznego, skoro bogowie tak bardzo nas karzą. Nasz święty dąb umiera. Przedwcześnie. Wszystkie liście opadają, a nie powinny, wasza wysokość. Złożyliśmy ofierze wszystko, co mogliśmy. Wszyscy się zebraliśmy i modliliśmy. Nic nie pomaga. Myślimy, że Volos uciekł z podziemia. Szuka grzesznika. Musi ukrywać się w czymś domu. Właśnie dlatego mieliśmy tak wiele burz, wasza wysokość. Bóg grzmotów próbuje znaleźć Volosa. Grzmoty nie ustaną, dopóki ten nie wróci pod ziemię. Wasza wysokość, wyślijcie proszę łowcę, by go znalazł. Lub dajcie nam zasoby na dzisiejszą ceremonię. Być może uda nam się uspokoić bogów. 3 tygodnie? Przecież 3 tygodnie, jak ja go wyślę, no to nie będę go miał na bitwie. Ale 28 to już udam. Jej tam. Naprawdę, przydałoby się nam wszystkim trochę słońca. Weź te zasoby i wykorzystaj je podczas ceremonii. Niech bogowie was błogosławią, wasza wysokość. Może król sam chciałby wziąć udział w ceremonii? Ach, chciałbym, ale muszę poradzić sobie z innymi sprawami. Dziękuję za zaproszenie. Dobra. Żona. Eryk, mam ważną wiadomość. Nie byłam pewna i nie chciałam zapeszyć. Myślę, że to mniej więcej 14 tydzień. O kurde. Ale teraz jestem pewna. Jesteśmy w ciąży. Wspaniale. Mam nadzieję, że tym razem będzie to chłopiec.
Tak, kochanie, mam dobre przeczucia. Powiedziałaś już dziewczynkom? Jeszcze nie, kochanie. Mogę im powiedzieć? Oczywiście, że możesz. Okej, super. Czyli mamy nowego dziedzica. Nasza wysokość, moja wioska została zaatakowana przez bestialskie zwierzęta. Patacha wilków zaatakowała naszą szopę, zabrały kilka kurczaków, pozostawiając nam mniej do jedzenia, a także zraniły strażnika szopy, który próbował ich odstraszyć. Myślę, że są głodne o tej porze roku. Obawiamy się, że wrócą. Ja pierdzielę, czy oni naprawdę... Sami już poszukajcie wilków. Jesteście mieszkańcami wsi, więc powinniście umieć polować na zwierzęta. Wasza wysokość to jest coś innego. Powiem chłopakom, żeby się przygotowali. Wyjedziemy o świcie. Głodne wilki są straszne. Miejmy nadzieję, że nie zjedzą nas wszystkich. Kurde, nie naprawdę... Trudno. 5 straciłem, to straciłem. Kłaniam się przed wami, wasza wysokość. Nazywam się Bogusław. Nie chcę wam przeszkadzać, ale mam problem, który mi mózg nicuje. Moja pani, ona jest na mnie taka zła i ma dobre powody, mówię wam. Ciężko mi idzie trzeźwe myślenie, choć chciałem zrobić coś dobrego i sprzedałem naszą stodołę, żeby kupić jej sługę. Wiecie, aby pomóc jej w domu i z dziećmi. Wasz zawsze narzeka, ile ma pracy. Wpadła w szały, mnie wyrzuciła, bo nasza stodoła nie zarobi dla nas więcej pieniędzy. I tutaj ma rację, cholera, że wcześniej o tym nie pomyślałem. Próbowałem wszystkiego, wasza wysokość, ale ona nie chce mnie wziąć z powrotem. Znalazłem nową pracę w polu ziemniaku. Nawet się ogoliłem. Moje serce jest złamane. Nie mogę spać w nocy. Proszę o pomoc, wasza wysokość. O, 23, tam było chyba 40, jeżeli ja potrzebuję 60. Dobra, to powinno chyba starczyć. Twoja dama jest zdenerwowana. Utrata stodoły. Możesz mógłbyś zainwestować to złoto w inny interes. Tak, wasza wysokość, wiedziałem, że mogę liczyć na waszą pomoc. Och, będzie tak szczęśliwa, że będzie musiała mnie przyjąć. No dobra. Sojusznicy. Oj, to co jest? Nie wiem, co te strzałki niby oznaczają. Król Iwo. Lena, dobra. Lord jest obecnie dostępny. Lord jest obecnie dostępny. Aha, okej. Okay. No dobra. Mapa. Mamy 3 agentów w sumie, bo w razie czego to nam zostanie tylko jedna miejscowość. Natuły. Jest jakieś zapytania. To tu wyślemy wiedźmę, potwierdź. Wiedźma wysłana. Tylko. Tu wyślemy... Czekajcie. Dobra, tutaj wyślemy łowcę. Potwierdź. I wyślemy jeszcze do wolę. Wyślemy generała. Okej, super. Mamy wszystkich agentów wysłanych, więc zobaczmy. Wstaniemy. Przejdźmy się po całości, bo musimy córkom powiedzieć o nowinie. Co tu my mamy? Królewska sypialnia, sala tronowa, ogrody na początek. Tak, ojcze. Przynoszę dobre wieści. Twoja matka jest w ciąży. Nic dziwnego, po tych wszystkich kichotkach dobiegających z waszej sypialni. Azalia, proszę. Przepraszam.
Nie masz dość? Z waszą trójką? Mam. Tym razem mamy nadzieję, że... Mamy nadzieję na chłopca, że potrzebujemy następcy tronu. Ach, mam nadzieję, że to chłopiec. Nie chciałabym kolejnej siostry. Może chłopiec nie przeżywałby tak długich żartów. Och, Asalia. Nie rób żadnych głupstw. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy dwa. Królewska sypialnia. dobra, chyba wiem, o co tu pyta. Wasza wysokość, przynoszę dobre wieści. Będziesz starszą siostrą, co? Ale mam już starszą siostrę. A teraz będziesz mieć młodszą siostrę lub brata. Ojej, naprawdę? Kiedy? Chcę młodszego brata. Jak będzie się nazywał? Nie wiemy jeszcze, nie wiemy, czy to będzie chłopiec czy dziewczynka, ale on już lub ona dołączy do naszej rodziny za około 20 tygodni. Czy to długo? Tak, to jeszcze trochę czasu. To jest takie ekscytujące, może pomoże mi przekonać Lilię do powrotu do domu. Lulię. Jesteś podekscytowana? Tak. Czy ona przywieźć Destiego? Na jak długo zostaje? Opowiem jej o tym, jak sykacz próbował ją uratować. Przepraszam, nie przywiezie Destiego, kochanie. Wiem, jak bardzo za nim tęsknisz, ale jemu nie spodobałoby się taka długa podróż. Zabierzemy cię do niego w odwiedziny, kiedy będzie po wszystkim. Co ty na to? W porządku, chyba. Muszę znaleźć nowego agenta, jakiegoś innego tym razem, ale nic więcej nie przychodzi mi do głowy. W końcu coś znajdziesz. Nie powiesz na kolejnego ślimaka? Nie mogę za wiele zrobić. Do zobaczenia. Dobra, to chyba jeszcze o ten stół chodzi. Więc tak. Chłopca stwierdził, że ząb pochodzi od smoka z Kaladur. Kaladur. No nic. Dobra, tu idziemy. Kochanie. To dobra wiadomość, Aurelia. Wiem, kochanie, jestem taka szczęśliwa. Jak się czujesz? Cóż, wymiotowałam przez cały ranek, ale nie się o to martwić. Co? Ale nie masz się chyba o co martwić. Bo mogę o tym z tym żyć. Pamiętasz, że byłam w ciąży z... Jak byłam w ciąży z Lursulią? Oczywiście, że były zupełnie inne czasy. Chciałabym, żeby wszystko było tak proste jak wtedy. Ja też. Bez wojen, bez lordów, bez durnych wieśniaków. Posłuchaj, jeśli będziesz czegokolwiek potrzebować, podeślij po mnie, dobrze? Oczywiście. Chyba zostanę tutaj. Każę komuś rozpalić ogień na wieczór. Dość chłodno tutaj. Oczywiście, kochanie, do zobaczenia później. No dobra, to pewnie jeszcze z Endrym będziemy rozmawiać. Jak sądzę. Jak mogę pomóc, wasza wysokość? To chyba to jest nowe. Wiem, że nie możemy zaatakować Hagos, czy je... Jeszcze raz. Wiem, że nie możemy zaatakować Hagos. Czy jest coś jeszcze, co możemy zrobić? Nie wiemy jeszcze, jakie Iwo ma plany, ale musimy być przygotowani, gdy jego armia pomarszeruje na Tawer. Musimy skupić się na zawarciu jak największej liczby sojuszy z lordami i poprawić obronność naszego zamku. Naprawdę, musimy dotrzeć, dobrze rozważyć, komu udzielić pomocy, ponieważ potrzebujemy całego złota, jakie możemy zebrać.
Musimy jednak uważać, jeśli twoi poddani będą niezadowoleni, zwrócą się przeciwko nam, a nie potrzebujemy tego teraz. Dziękuję, Andri. No dobra, jeżeli chodzi o... tutaj... Enriku znowu to... Spory Templu pomoże nam w walce, okej. Okay. Eton to widzę tutaj nie za bardzo. Już jego tam zresztą ten nam pomógł. Noxy. Okej. Okay. Tamten nie żyje. Lady zaprosiła nas, abyśmy przekazali radiowiańskie więźnia. Zgodził się na umowę, dobra. Zaraz złodzieja, w którym mówiła Lady Ada, po przekazaniu jej więźnia zaoferowała ona sojusz w nadchodzącej bitwie. Dobra, Masha. Lady Masha przyjęła więźnia Eryka, prawdopodobnie dostanie to, na co zasłużył. Greco też. Bociana podarował go kolekcjonowi sztuki zamiast armii. Dobra, no to chyba to raczej nic więcej nie mamy. W zasadzie. No dobra. Mapa. A właśnie. To teraz powinni chyba ci nasi agenci wrócić w takim układzie. Powinien zobaczyć, co przyniósł gołąb. Aha. Ojcze, nie mam czasu, by wszystko wyjaśniać. Wiem, że nie jesteś odpowiedzialny za śmierć Talisa i myślę, że Iwo wie, kto otruł jego ojca. Atmosfera tutaj jest bardzo napięta. Iwo i jego dowódcy ustalają wszystko za moimi plecami. Nie pozwalają mi przebywać z nimi. Zawsze wysyłają mnie z powrotem do moich komnat. Słyszałam, jak Iwo mówił, że ma jakiś plan. Nie mogę się doczekać, aż... Nie mogę się doczekać, aż was zobaczę. Nie skończyła zdania. Możliwe, że po prostu się spieszyła. Dobrze, że niedługo przyjeżdża tutaj z Iwo. Wtedy się wszystkiego dowiemy. No dobra. No to lecimy. Wciąż mógłbym zaprosić lorda, ale ja nie mam żadnego lorda do zaproszenia. Jeden tydzień. Dobra. Teraz chyba by czas było, żeby tak, przygotować generała, to jest raz. I przygotować łowcę, to jest punkt numer dwa. W ten sposób mamy wszystko. Zostaje nam 34 sztuki złota, 12 sztuk zasobów i mamy 1070 żołnierzy. I 43 punkty zadowolenia. Zostaną mi jeden tydzień do Radowi. I ten jeszcze jeden tydzień chyba sobie tutaj zrobimy. Będzie dłuższy odcinek. Sąd Królewski. W sumie... Witamy w Sądzie Królewskim. Najpierw przesłuchamy świadków, którzy mają coś do powiedzenia w tej sprawie. Następnie przyjrzymy zebrane dowody. Na koniec zidentyfikujemy zabójcę. Niektórzy z was są podejrzani, a mam powody, by wierzyć, że prawdziwy sprawca jest dziś wśród nas. A zatem usłyszmy, co mają do powiedzenia świadkowie. Wasza wysokość, mamy dwie. Nie, trzy osoby wpisane jako świadków. Od kogo zaczniemy? Doradca Talisa. Doradca króla Talisa. Podaj swoje imię i powiedz nam, co masz do powiedzenia. Nazywam się Rigo, byłem doradcą króla Talisa. Mam bardzo ważną informację, wasza wysokość. Rozpoznałem tutaj Lady Lenę. Niedługo przed królewskim ślubem odwiedziła nasz zamek i groziła królowi Talisowi. Powiedziała, że to jej syn powinien poślubić Lord Sulie, a nie Iwo. Powiedziała, że jeśli ślub się odbędzie, zjawi się po Talisa i jego rodzinę. Wiesz, jak postąpić, wasza wysokość, wyraźnie jest sprawcą. Kłamstwa. Cicho. Przyjdzie wasza kolej, by się wypowiedzieć, Lady Leno. Dziękuję, Rigo. To było bardzo przydatne. A,
wieśniak z Bręcy. Brancy. Wieśniaku z Brancy. Podejdź. Powiedz wszystkim, jak się nazywasz i skąd jesteś. Imię to Herman. Hermar. Jestem z miasteczka Lorda Etona, Brancy, wasza wysokość. I co masz do powiedzenia? Posiadam winnicę w Brancy. Od jakiegoś czasu obserwujemy Lorda Etona. Zachowuje się dziwnie. Spaceruje po wiosce w transie. Jak śmiesz mówić takie kłamstwa? Uspokój się, Eton. Pewnego razu obszczał wszystkie moje kwitnące winogrona i żadne z moich winogron nie chce teraz rosnąć. To niegrzeczne. Nie jest niemiłym człowiekiem, wasza wysokość. Jestem przekonany, że to on otruł Talisa. Czy to wszystko, Hermar? Czegoś więcej potrzebujesz? Pozbądź się go. To następny. Okej. Strażniku Talisa, podejdź. Podaj swoje imię i powiedz nam, co masz do powiedzenia. Nazywam się Ludfrid, wasza wysokość. Byłem strażnikiem króla Talisa. Dobrze mu służyłem. Nie wystarczająco dobrze, zapewne powiecie. Ale wiecie, że niewiele mogłem zrobić z trucizną. Szczególnie taką, która działała tak szybko. Dzień śmierci króla Talisa był dla mnie dniem wstydu i winy. A król Iwo nadal każe mi za to płacić. Do rzeczy. Chciałem tylko powiedzieć, że przez lata byłem świadkiem, jak wielu ludzi odwiedza Talisa, ale nikt nie rozgniewał go tak bardzo jak Nouksy. Myślę, że wszyscy wiemy, jakim jest kłamcą. Nie jestem kłamcą. Kim jesteś, żeby zawstydzać mnie przed królem? Cisza. Talis nazwał go oszustem po tym, jak zaproponował pomóc jego żonie, Palomie. Talis wiedział, że jednym powodem, dla którego Nouksy zaoferował swoją pomoc, była chęć zasłynięcia z czegoś, czego nie zrobił. Nouksy był wściekły, twierdząc, że nie jest oszustem i że pokaże Talisowi. Rozumiem, nie mam pytań. Kontynuujmy. Kurde. Dobra, kontynuujemy. Myślę, że to wszystko. Wszyscy świadkowie, których mamy. Przejdźmy do zebranych dowodów. Zwierzęcy ząb. Zwierzęcy ząb. Przedmiot tak rzadki, że tylko jedna znana osoba mogła zwrócić z takiego spotkania żywa. Nouksy, pogromca smoków. Wystąp, proszę. Ząb został zbadany i tylko jedno stworzenie pasuje do tego wyjątkowego kształtu. Demon Alas. Z dalekich krain Kladur. A któż inny mógłby wybrać się tam i z powrotem oprócz szlachetnego rycerza? Ten ząb zwierzęcy znaleziono w piwnicce na wino. Tam Nouksy mógł wlać truciznę do naszego wina. Chciał pomóc żonie Talisa, Palomie, ale król jedynie go upokorzył. Nouksy nie mógł znieść bycia odrzuconym, więc planował zamordować króla Talisa. Kłamstwa, jestem człowiekiem honoru i nigdy bym czegoś takiego nie zrobił. Król Talis zrobił ze mnie głupca tego dnia, to prawda, ale opuściłem jego zamek zgodnie z rozkazem. W żaden sposób nie dowodzi to, że zabiłem króla Talisa, tylko to, że byłem w piwnicce z winami, czego nie zaprzeczam. A po co miałbyś się skradać po zamku Grewno? Po prostu szukałem spokojnego miejsca. Aby porozmawiać z Lady Leną, wdową Sir Frederica. Cóż, kiedy rozmawialiśmy, musiała wściągnąć mi go z szyi.
To była bardzo fascynująca rozmowa, więc przyznajesz, że ten przedmiot należy do ciebie. Nie, cóż, to mogłoby być moje. Nie wiem, mam wiele takich rzeczy na szyi, ale przysięgam, że nie zrobiłem nic z winem. Wystarczy. Teraz przemawia król. Okej. List instruktażowy. Ten list zawiera instrukcje opisujące użycie trucizny i mapę naszego zamku. Ma bardzo specyficzny, ozdobny wzór, który pasuje tylko do jednego lorda, który uczestniczył w weselu. Lady Lena, wystąp proszę. Nie ma wątpliwości, kto napisał ten list. Wydaje mi się, że Lady Lena ma też dobry motyw, by chcieć zabić Talisa. Groziła, że go zabije, więc jeśli ślub się odbędzie, a odbył się. Nigdy bym tego nie zrobiła, wasza wysokość. Mogłam nie żywić ciepłych uczuć do króla Talisa, ale jest duża różnica między nielubieniem kogoś, a zabiciem go na ślubie jego syna. Poza tym, jeśli chciałabym, żeby to mój syn poślubił Lursulię, czy nie byłoby lepiej zabić Ivo? Zabicie jego ojca nic w mojej sytuacji nie zmienia. Czy przyznajesz, że ten pergamin pochodzi z twojego królestwa? Nie. Nie dekorujemy naszych listów drzewami jarzębiny, ale różami. O, starczy. Teraz przemawia król. Kurde. Czy na razie to by wychodziło, że oni raczej chyba z tym nie mają nic wspólnego. Fiolka z trucizną. Fiolka z trucizną. Sama substancja wciąż jest w środku. Jesteśmy pewni, że należała ona do osoby, która otruła króla Talisa. Lordzie Eton, wystąp proszę. Wśród rodzin królewskich powszechnie wiadomo, że masz dostęp do wszelkiego rodzaju trucizn. Talis był przeciwny handlowaniu pyłem, a jak dowiedzieliśmy się od Lorda Lursa, wy dwaj nie pozostawialiście najlepszych kontaktach. Wraz ze śmiercią Talisa osłabione granice z Atadą mogą ułatwić ci rozprowadzanie pyłu poza Davern. Zatruwając króla Talisa, planowałeś rozwinąć swój biznes, prawda? Według zeznań Permara, nawet twoi poddani wiedzą, że knujesz coś niedobrego. Nonsens. Być może prowadzę małą firmę na boku, ale ten produkt można teraz znaleźć dosłownie wszędzie. Nawet rynki tawern są pełne dystrybutorów. Fiolka nie dowodzi, że to ja zatrułem Talisa. To mógł być każdy. Dość. Teraz przemawia król. Dobra, nie mamy więcej dowodów. Ech, nie ma tu jasnej odpowiedzi, wasza wysokość. Musimy kogoś skazać, kogokolwiek. Nasze Ivo obciąży winą na was. Zrobiliśmy co w naszej mocy. Na tym etapie to już tylko polityka. Możecie rozważyć korzyści, które zyskamy od każdego lorda, jeśli są jakieś. Jeśli jednak skażemy kogoś bez mocnych dowodów przeciwko niemu, nasi ludzie odbiorą to jako królewski kaprys. Poradzę sobie z tym, Andri. Na podstawie dowodów lub ich braku wskazuje... No właśnie. I teraz mi tutaj praktycznie chyba jedna osoba podchodzi pod to wszystko. Bo faktycznie. Pogromce smoków bym raczej odrzucił. Lady Lenę raczej też. I bym raczej skazał Etona. Bo on to chyba miałby największą rolę w tym. Więc chyba właśnie jego skażemy. Więc sprawdźmy. Lordzie Eton. Pył wyroczny jest niebezpieczną substancją. Jesteś odpowiedzialny za śmierć króla Talisa. Wskazuje cię na śmierć. To jest niedorzeczne. Moi ludzie przyjdą po ciebie, Eryk. Eryku. O, minus jeden. Eryku, królu Davern. Znalazłeś osobę odpowiedzialną za śmierć mojego ojca.
Wynik tej rozprawy jest dla mnie satysfakcjonujący, dlatego siły Atany pomogą się w walce z Radowią. 3000 ludzi będzie gotowych do uderzenia, gdy zadmiesz wróg, sygnalizując moim ludziom, aby zaczaili się na wroga. Taka jest moja wola. Później tego wieczoru, okej. Okay. Zawsze uwielbiałaś ten widok. Czy to właśnie tam odbędzie się bitwa? Tak, widzisz? Tam na samym środku jest tam taki wąski szlak. Tam ich powstrzymamy. Dziwne. Wygląda na to, że zawsze patrzyłam na zakończenie tego wszystkiego. Hej, hej, nic się nie kończy. Za pomocą Iwo odniesiemy zwycięstwo, jeśli pomoże. Byłaś na rozprawie? Słyszałaś, co powiedział? Dotrzyma do obietnicy ojca. Wszystko będzie dobrze. Nie martwmy się tym przez sekundę. Wiesz, wiele rzeczy się wydarzyło, odkąd wyjechałaś. Zadanie wciąż znajduje coraz bardziej niedorzeczne zwierzęta. Nie może znaleźć zastępstwa dla Diastiego. Ostatnim razem, kiedy tu byłam, miała ślimaka. Co to było? Plamka zrobiła mi oto awanturę. Nie zapomnę tego. Był też jeż, lis. Martwię się, co przeprowadzi kolejnym razem. Dobra, tamto to będzie kąt. Co? Asela znalazła nową przyjaciółkę. Okazało się, że pochodzi z Radowi, więc twoja matka wypędziła ją z zamku. Zawsze ma ciekawe towarzystwo. Dorastała, czy nadal jest rozwydrzona? Nie sądzę, by się kiedykolwiek zmieniła. Ha! Nawet sprawia mi wiele problemów. Pewnej nocy zrobiła kolejnego psikusa. Tym razem twojej siostrze. Asalia nikogo nie oszczędza. Mieliśmy niemały stres z twoją matką. Jest w ciąży. Będziesz mieć rodzeństwo. Gratulacje. Tak myślę. Trudno sobie wyobrazić, przez co ona musi przychodzić z bitwą na horyzoncie. Twój mąż z pewnością się cię szuka. Pewnie tak. Tak bardzo za wami wszystkimi tęsknię. Nie powinienem był pozwolić ci tak szybko odejść. Wiesz, że to było nieuniknione. Wszystko jest w porządku. Nie musisz przepraszać. Ale to miłe. Siniaki? Czy to Iwo ci to zrobił? Co? O, nie, nie, nie zrobił tego. Jest bardzo łagodny, jest dla mnie dobry, opiekuje się mną. Tak jak ci mówiłam w listach, ojcze. Ojcze, proszę, nie mów mu. Jest teraz królem Atany. Ma armię, która ślepo za nim podąża, nawet do twoich bram. Nic nie mów, tak będzie lepiej. Ma lepsze i gorsze dni. Nie rozdrażniaj go bardziej, proszę. Nie mogę pozwolić, by ten drań tak cię traktował. Przemówię mu do rozsądku. Proszę, nie. No i oczywiście płaczę. Tutaj jesteś. Pakuj swoje rzeczy, wracamy. Ojcze. Dobra. Dziękuję ci. Chodźmy. Musimy przygotować się do bitwy. No i dobra. I to mamy załatwione. Więc co? W kolejnym odcinku, już pewnie ostatnim, będzie bitwa. Więc ja wam serdecznie dziękuję i zapraszam na odcinek finałowy. Trzymajcie się. Na razie.